Dzień dobry wszyscy, ruszamy ze szkoleniem Tajemnice Rekordboxa. Dzisiaj temat zarządzania muzyką i zanim zaczniemy, pokażę wam małą zajawkę. Warto obejrzeć ten odcinek. Zarządzanie muzyką rozumiemy jako to, że Rekordbox bardzo pomaga nam ogarnąć pewną ilość nagrań, które mamy. I pokażę wam dzisiaj do tego, w jaki sposób użyć wyszukiwarki, aby przyjemniej pracowało się na imprezach. Dajmy na to, że szukam sobie utworu współczesnego, nagranego mniej więcej w latach 20. XXI wieku, który ma w sobie niezły power i do tego jest polski. I mało tego, jeszcze jest coverem. Podoba się? Fajnie. Spróbujemy czegoś jeszcze trudniejszego. Szukamy rockowego utworu z lat 80., który do tego niech będzie dawał się do zagrania w najbardziej kulminacyjnym momencie imprezy. Lub podczas balladu. Proszę bardzo. Co nam dodaje? Ogromna ilość muzyki w bazie, ponad 4000 nagrań różnego typu. Dzięki tej wyszukiwarce kilka chwil można znaleźć utwór, który nadaje się do tego, żeby zrobić z niego imprezkę. Jest świeży i w tematach disco polo. Proszę bardzo. Chcecie wiedzieć, jak to robić? Zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Więc startujemy. Pierwsze, co muszę powiedzieć, ważna rzecz. Rekordbox jest fajnym narzędziem do zarządzania muzyką. Wydaje mi się, że najlepszym dostępnym narzędziem do zarządzania muzyką. Jednak, żeby zrobił dla nas te rzeczy, które przed chwilą pokazałem, czeka was bardzo dużo pracy. Chwileczkę na przykładzie dwóch nagrań pokażę, jak będzie ta praca wyglądała, co będziecie musieli zrobić. I potem omówię kolejno, jak tworzyć tagi, jak zarządzać tagami i jak jeszcze wykorzystać kreatywnie gwiazdki, które są także dostępne do oznaczenia utworów. I o innych ciekawostkach postaram się opowiedzieć. Mało tego, będę się streszczał, żeby nie marnować swojego czasu. No to najpierw coś, co musimy jeszcze zrobić poza Rekordboxem, czyli dodanie utworów do rekordboxowej bazy. A więc, jak widzicie, mimo że będę mówił o tym, że foldery to już jest przeszłość, nadal jeszcze tę strukturę folderów mam, głównie dlatego, że nadal mam backupową opcję zagrania muzyki, która jest na pendrive'ie z kontrolera, co daje mi takie bezpieczeństwo, że w razie gdybym uszkodził Maca, nie mógł z niego zagrać, nadal się mogę obronić i nadal gdzieś tam z tej starej struktury katalogów mogę skorzystać. Mam dwa nowe nagrania z ostatniej soboty, które goście przyszli na życzenie, które w związku z tym, że mi się spodobały, chciałbym dodać do swojej kolekcji. Brakło mi już pomysłu na nazwę folderu, więc dodam je do folderu test. I to jest wszystko, co musiałem zrobić poza Maciem. Pojawiały się pytania poza Rekordboxem. Pojawiały się pytania, czy Rekordbox takie utwory automatycznie i tak dalej dodaje. Niestety nie, nie jest na tyle miły dla nas. Trzeba to wszystko zrobić dosyć ręcznie. A więc do dzieła. W takim razie musimy odnaleźć nasze urządzenie, które, nie, przepraszam, nie devices, tylko tutaj, desktop, oczywiście, muzyka, DJ, jeszcze stara nazwa, muzyka z kart, jeszcze z czasów, kiedy miałem muzykę podzieloną na dwie karty, bo nie mieściła się na jednej, i test. Bardzo łatwo odnajdujemy utwór, który jeszcze nie jest przetrawiony przez Rekordboxa i zaraz pozwolimy przegryźć Rekordboxowi się przez to nagranie. Nie? Zaczynamy. Wrzucamy go do odtwarzacza. Po chwili pojawi się wynik analizy. Widmo, jak to jest przygotowane. Dzisiaj nie będę się zajmował viewpointami i tak dalej. Zrobimy to w oddzielnym odcinku. A więc posłuchajmy sobie nagrania. Dobre, modne, fajne. Ze względu na to, że Avemax zrobi furorę i naprawdę działa na ludzi. Oceniam ten kawałek na
na 5 gwiazdek. No? Wyjaśnię wam dlaczego. Albo właściwie mogę zrobić to nawet od razu. W jaki sposób ja używam gwiazdek? Gwiazdki dla mnie działają tak. 5 gwiazdek to jest utwór, który jest dobry, nadaje się do zagrania praktycznie w każdych okolicznościach, oczywiście warunkiem, że pasuje gatunkiem i tak dalej. 5-gwiazdkowe utwory później wykorzystuję także w tego typu inteligentnych playlistach. 4-gwiazdkowe utwory to takie, powiedzmy, solidne rzeczy, które warto zagrać, można zagrać, ale które nie są, jakby to powiedzieć, wielką petardą. Są dobrym nagraniem, które spisuje się. 3 gwiazdki dla mnie to jest utwór, który mam w swojej apotece. Osobiście nie przypadł mi do gustu, ale za to uważam, że goście po niego sami przychodzą, więc traktuję utwory 3-gwiazdkowe jako utwory, no dobra, chcą, no to im zagram. 2-gwiazdkowe, 1-gwiazdkowe to są utwory, które to są poniżej poziomu grywalności. Zdarza się, że na przykład jakieś tam typisy i tak dalej otrzymują 2 gwiazdki, tylko dlatego, żeby pojawiały się w wyniku głosowania. Natomiast utwory, którym dałem 1 gwiazdkę, też wam pokażę, jak to zrobić. Ustawiam, żeby nie pojawiały się w wynikach wyszukiwania i tak dalej, żeby nie zawadzały nam. Oczywiście nie gram cheatu. 0 gwiazdek to są sytuacje, które jeszcze zostały przeze mnie ocenione. Świeże, przetestowane przed publicznością, zagrane 2-3 razy na imprezie, zapomniane przeze mnie, w ogóle nie zatagowane. Różne historie się zdarzają. Generalnie gwiazdki to jest taka absolutna podstawa, dzięki której można się w tej pozycji odnaleźć. Ale idźmy dalej. So Am I, Ave Max dodana do listy, zaznaczona gwiazdkami i sądzę, że właśnie tyle robisz, jeżeli chodzi o dodawanie twoich utworów do listy. Prawdopodobnie jeszcze umieszczasz ten utwór w odpowiednim katalogu, typu dajmy na to lata 20, czy muzyka taneczna, czy coś takiego. Na tym kończy się rola. Tutaj szeroko powiem o wadzie grania z katalogu. Przykładem niech będzie katalog, który zawiera muzykę z lat 80. I uwaga, jest muzyka z lat 80. i mamy tu wszystko od no, Bakara, może bardziej 70., ale tak już zostało od dawna. I ogólnie się przyznam, że kiedyś w folderu lata 70. i jeszcze starsze w ogóle nie używałem. Stałem w 80. bardzo dużo. Znajdziecie tutaj utwory bardzo taneczne przez Bad Boys Blue, Desire, Modern Talking i tak dalej, przez utwory rockowe, rock and rollowe, praktycznie cały przekrój i ballady. I podejrzewam, drogi słuchaczu, drogi widzu, że u ciebie wygląda to bardzo podobnie. Czyli przez połowę czasu swojej pracy przewijasz się przez tę listę, próbujesz odnaleźć nagranie, które będzie pasowało. Widzisz, jest tego bardzo dużo, dlatego postanowiłem korzystać z Rekordboxa i użyć jego fajnych funkcji do tego, aby pracowało mi się lepiej. Wracamy. Ave Max, co robimy? Tajemniczy guzik, który wygląda troszeczkę jak taka etykietka przy koszuli w sklepie odzieżowym. Klikamy na nią i co tutaj mamy? Mamy listę tagów. Przybliżymy dla widzów telefonicznych i jedziemy. Ave Max i jakbym ten utwór określił. Leci w radiu, leci w telewizji. Jest popularny, jest popowy, może być. Rockowy na pewno nie, włoski na pewno nie, reggae, latino, rock and roll, biesiada, hip-hop góralskie, funky, soul, R&B, no raczej nie, house'em też bym tego w żaden sposób nie nazwał, vixom tym bardziej. Omówię te kategorie wszystkie później, nie musisz się martwić, nie musisz notować. Rocznik będzie bardzo ważny. Nowości promo, no tak, są promowane, lecą szeroko w świecie. Zaznaczam, że to są utwory popularne, które warto zwrócić uwagę. Taneczny, oczywiście, że jest power, party, nie bardzo. Super szybki, nie bardzo. Grany, ballada, short mix, nie. Down tempo, nie. Dance, disco. No i tutaj pojawiłby się pewien konflikt
na temat tego hasła, czy to jest dance, czy to jest disco. Posłuchajmy jeszcze raz. I uwaga, statystycznie 60% z Was stwierdzi, że robię źle, 40% stwierdzi, że robię bardzo źle, ale uważam, że ten utwór do kategorii dance może pasować. Dlaczego? To jest moja kategoria, ona ma mi pomóc i ja wiem, że ten kawałek mogę zagrać ludziom naprawdę do tańca, mogę go zagrać po rytmach disco, po dance'owych, to nie są ścisłe kategorie. Widzicie, rock na przykład sprowadza się u mnie do jednej zakładki i tu będzie i heavy metal, i punk, i hard rock, i soft rock, i tak dalej, wszystkie możliwe odmiany. Ta kategoria ma tylko i wyłącznie mi pomóc, nie jest to żadna oficjalna encyklopedia muzyki. Jeżeli mam wątpliwości, czy utwór był wydany w 2020 roku, czy w 2019, nic się nie stanie, jeżeli go w ten sposób atakuję, będę miał go w dwóch kategoriach wyświetlonego, też nie ma z tym najmniejszego problemu. Jeżeli mam utwór, który został wydany w latach 20., ale jest remiksem utworu z lat 80., również mogę go w ten sposób zaznaczyć i nic się nie stanie. Lećmy dalej. Czy utwór nadaje się na build down, build up czy peak time? No może peak time to jest za nudny, raczej build up, bo fajnie jeszcze wkręca ludzi. Ok. Covery, mashupy, nie, shit, nie, nie lubię, nie, Pedros, nie, skojarzenia do miksów, to już jest niepotrzebne, miałem usunąć, nie zrobiłem. Super hity, nie, i gatunki taneczne, tym razem pominę. Dobrze. I to wszystko, co musisz zrobić. Następny utwór staram się zrobić bez omówienia dużego, szybko, po to, aby pokazać Ci, ile czasu zajmuje przerobienie jednego utworu na otagowanie. No, wpierw trzeba go znaleźć. Jest to niestety utwór Master z Góra Leczka z 2016 roku, po który ktoś tam przyszedł na życzenie i stwierdziłem, że czemu nie dodam. Dla mnie nie jest to mega petarda, więc daję 4 gwiazdki i teraz lecimy z kategorii Polski oczywiście, Disco Polo oczywiście, Biesiadne. No jak posłuchacie... Nie nazwałbym tego zupełnie biesiadnym. Góralskie, no z przymrużeniem oka, ponieważ raczej to jest z tytułu bardziej góralskie niż góralskie, ale niech sobie będzie, dodam. Co dalej? Rocznik wydania, niech będzie. Promocje, nowo, taneczne. Mogę dać jako taneczne, mogę dać jako party, oczywiście. Czy gramy, short mixy, down tempo, dance? Nie, dance'u z disco polo akurat nie. Jestem zwolennikiem leczenia. Build upy, build downy, raczej nie. Peak time'y też raczej nie. Raczej jest to zwykłe nagranie, które największego szału, przepraszam, nie robi. Mashupy, kobery nie lubię i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie, to wszystko. Ile? 30-40 sekund tak naprawdę to zajmie. Pozwólcie, że teraz po dodaniu tych dwóch utworów do swojej bazy pokażę Wam, gdzie on się teraz wyświetla. A więc wchodzimy do kolekcji i możemy już śmiało korzystać. Wybierzmy sobie tę kategorię muzykę alską, proszę bardzo. I do tego jeszcze zaznaczyliśmy, że jest to utwór z lat tam 2016-2010 i proszę bardzo, on już tutaj się pojawia automatycznie. Nie muszę go umieszczać na żadnej liście, nic kombinować, po prostu mam to dzięki dodaniu tych tagów. Druga rzecz. Listy są mnie w większości inteligentne, mniej inteligentne też się zdarza. Wchodzę w kategorię disco polo. Dla ułatwienia może zróbmy sobie alfabet i znajdźmy go tak troszkę tradycyjnie. Jak widzicie, też już jest na tej liście. Mam nadzieję, że przekonam Was do tych tagów, bo osobiście uważam, że jest to świetny temat do robienia. Dobrze, w jaki sposób możemy szukać utworów w Rekord Boxie w życiu tagów? Wyszukiwarka obejmuje i możliwość szukania według tempa. Można zaznaczyć sobie oczywiście
jedno tempo, które nas interesuje, plus odchylenie od niego. Można szukać według klucza, jeżeli koniecznie chcemy coś tam zmiksować. Można zrobić mój ulubiony styl wyszukiwania, czyli żeby ograniczyć ilość. Zaznaczam sobie, tak jak wcześniej mówiłem, piątki, czwórki, bo to są utwory, które chciałbym zagrać. Kolorów nie używam, mam słabe oczy i poszukiwanie potem tych kropeczek dla mnie jest niepotrzebnym wysiłkiem. Dodatkowo każdy kolor musiałby dla mnie mieć jakieś oznaczenie, a tego akurat nie używam. Wiem, że kilku z Was stosuje kolory z powodzeniem. Nie jestem przeciwnikiem, róbcie tak dalej, jeżeli Wam to pomaga. Dobrze, 4-5 gwiazdek i zapraszam do kategorii Disco Polo. Teraz uwaga, zapraszam do kategorii Disco Polo, lata 90. I mamy aż jeden kawałek. Czemu? A nie, się zdarzyło. Nie oznaczałem rocznik Disco Polo. Ale w kategorii 2010 już troszkę jest. Dobrze. Czyli wszystkie 4-5-gwiazdkowe utwory, powiedzmy z 10 lat, które mógłbym zagrać na imprezie. Dodatkowo poproszę, żeby to były tylko bardzo taneczne nagrania i robi się 5 nagrań. Mało dla Ciebie, proszę bardzo, możemy robić więcej, możesz zrobić tylko listę tanecznych, możesz zrobić tylko listę disco polo i szukać dalej. Tagi można używać praktycznie w nieskończonej ilości. Są podzielone na 4 kolumny. Można ich użyć w dowolnej kolejności. Można zaznaczyć sobie covery piosenek z lat 90. Można zaznaczyć sobie 90. Jeżeli są... Właśnie, może wyjaśnię od razu, bo będę z tym chodził i się męczył. Nad każdą kolumną jest zaznaczone end or. End oznacza, że jeżeli zaznaczę lata 90 i 00, to utwór musi znajdować się w tych obu kategoriach jednocześnie. Jeżeli zaznaczę OR, wtedy utwór musi się znajdować albo w latach 90, albo w latach 00. OK? Fajne, nie? Czyli tutaj dodajemy, rozszerzamy, a end praktycznie zamykamy temat do utworów, które przypadkiem znajdują się w dwóch kategoriach i w ten sposób możemy je znaleźć lub głównie chodzi nam o jedną kategorię. Sposób użycia tagów jest bardzo prosty, jak widzicie. Nie namawiam do tego, żeby całą imprezę grać na tagach. Oczywiście wspieramy się listami, wspieramy się tag listami, wspieramy się oczywiście wyszukiwarką po tytułach. Wiele nagrań potrafimy znaleźć. Będę mówił o sugestiach, jakie może nam Rekordbox złożyć. Jednak uważam, że bardzo, bardzo, bardzo warto przebić się przez Rekordboxa i zrobić te tagi. Omówię Wam teraz, jakie tagi ja sobie przygotowałem dla siebie i dlaczego. Dobrze, zaczynamy od początku. Jak widzicie, nie dokończyłem roboty i te angielskie jakieś oznaczenia, gender zostało i tak dalej, ale nie patrzę na nie. Dla mnie to jest kolumna pierwsza, kolumna druga, kolumna trzecia, kolumna czwarta. Kolumna pierwsza to animacje, czyli utwory, które stosuję w animacjach. Polskie to wiadomo, wszystkie utwory, które są polskie, disco polo, wszystkie disco polo, popularne, tak zwane radióweczki i tak dalej, wszystko co tu się kleić, rockowe, też już powiedziałem, bardzo szerokie spektrum rocka, włoskie, reggae, latino, rock and roll, biesiada, hip-hop, italskie, funky, soul, house, techno, wixa, byłem na chwileczkę przerwę. To są dla mnie takie bardzo podstawowe gatunki, których używam na imprezie. No może mniej z tą wixą, technem, ale z tej muzyki po prostu korzystam w zależności od sytuacji na parkiecie i warto podzielić na tę muzykę. Tutaj są takie kategorie dodatkowe. Fanfary to dla mnie kategoria utworów, tam fragmentów utworów, bo też Wam kiedyś pokażę, jak się robi jingle za pomocą Rekordboxa i jak je potem fajnie wykorzystać. Fanfary to momenty typu wręczenie statuetek Oscara na imprezie, czy jakieś wyjście tortu, czy jakieś inne momenty ciekawe, które stosujemy. Filmy to są generalnie fragmenty filmowe, muzyki sytuacyjnej, typu dzieje się coś dziwnego na sali, czamy szczęki, czy tam wujek coś tam odstawia z kimś, podkładamy muzyczkę z sąsiadów. Tak, żeby troszeczkę tych gości tak rozbawić, że jesteśmy z nimi bardzo w kontakcie.
Konkursy, czyli wszelkie spory, które wykorzystuje głównie do jakichś konkursów, czy to tam jaka to melodia, czy też konkursy, które muzykę mają jakby w drugim planie. Użytkowe to są nagrania typu na jednego, czy 100 lat, czy nie wiem, kiedy ranne wstają zorze. Świąteczne, no tak. Cały przemysł kwitnie na temat nagrań na święta Bożego Narodzenia i dzielnie to, które też staram się mieć. Po co przez 90% roku mają się wyświetlać, pojawiać, skoro nam są zupełnie w tym czasie niepotrzebne. I wykorzystuję to jako usunięcie ich z listy. Orientalne. Zdarzało mi się parę razy grać wesela i dla ludzi, którzy przyjechali z Ameryki Południowej i dla ludzi, którzy przyjechali z Indii, z Arabii, z Afryki. Generalnie wrzucam nagrania, które oni jakby ze sobą przywieźli, które były fajne do tej kategorii, ponieważ też ich raczej nie stosuję, raczej są jako takie ciekawostki, jako takie akcje, które kiedyś może wykorzystam, ale nie chcę, żeby zawadzały. Inne. No nie wiem, ile jest nagrań, które wrzuciłbyś do kategorii inne. Ja mam sporo pomysłów na nagrania, które ciężko skategoryzować lub jakieś dźwięki, sample i tak dalej, też można tu dodać, żeby potem wam nie zawadzały w wyszukiwaniu na listach inteligentnych. Druga kategoria dotyczy bardziej daty, gdy ten utwór był wybrany. Nowości promo, dlaczego tutaj? Dlatego, że nowości promo są ciągle aktualizowane. Wchodzę w kategorię i odznaczam nagrania, które uważam, że już z tego piedestału powinny zostać wycofane. Bardzo stare, no już nie bawię się w poszukiwanie czy z 61 czy z 48 roku. Po prostu, jeżeli coś jest bardzo stare, trafia do tej kategorii i jest grane dla ludzi, którzy z reguły już nie żyją. Dobrze. 70 lata, wiadomo, 80, 90, 00, 10, 20, taki udział na chwilę obecną, takimi dekadami. I przerwie średnie. Tajemnica kategoria to służy mi do stworzenia inteligentnej playlisty nagrań, które lecą w przerwie. Dlaczego średnie to nazwałem? Dlatego, że staram się nie grać Shallow czy Perfect Shirana jako utwór w przerwie, bo uważam, to są takie utwory, które zasługują na to, żeby zagrać je w prime time albo ale w przerwę trafiają nagrania, które były takimi hitami troszkę wcześniej, może zapomniane, i ballady, i jakieś takie lekkie dęsy, rzeczy, które są spokojniejsze, przy których bardziej je się kotleta niż tupie nóżką. Też wam kiedyś pokażę tę listę. Dalej, zastosowanie danego numeru, utwór, czy nadaje się do tańca, czy po prostu jest taneczny, jest to najczęściej chyba stosowana kategoria na początku bloczku muzycznego, party. Aha, taneczne oczywiście od tam powiedzmy nawet 90 bitów do chyba 140 lecą. Nie ma tutaj problemu. Nie chodzi o jakieś określone tempo. Chodzi po prostu o to, czy utwór jest, jak to nasi mówią, drodzy imprezowicze, pod nóżkę. Dalej, party, czyli utwór taki już mniej taneczny, w parze, bardziej nadający się pod imprezowanie, przykład Majorka. Power, tu przykład Enej, Skrzydlate ręce. Czy, nie wiem, ona by tak chciała, utwór, który już po prostu ma moc, zakopane, szybkie, troszkę podobnie jak poprzednie, tyle że po prostu szybkie nagrania, niekoniecznie takie już z super powerem. Chcesz zagrać coś szybkiego, jakiegoś dobrego rock'n'rolla, chodzę tutaj. Gramy, kategoria gramy, przyznam się szczerze, że już jej nie używam, zaznaczałem kiedyś nagrania, na których graniu bardzo mi zależało. Robiłem taką swoją mini listę hitów, ale nie przyjęło mi się to. Ballady. Typowe ballady, które można wybrać, żeby nie grać ciągle tego Shirana i Shallow. Można sobie wrzucić z różnych lat ballady. Chcę zagrać coś wolnego, wchodzę na listę ballad. Ciach, odpalam, jedziemy. Short mix. Kategoria nagrań, które są specjalnie wyedytowane, skrócone do 1,5-2 minut. Wyciągnięta jest sama esencja z tego nagrania. Nadaje się do grania w takim fajnym prime time, gdzie trzeba ludzi fajnie zaskoczyć. Down tempo, nagrania, w których fajnie się zaczyna, typu Despacito, czy Capella,
utwory takie spowalniające w momencie, kiedy nie zależy Wam na tej prędkości utworu, tylko na tym, żeby ludzi wyhamować. I to mi się bardzo dobrze sprawdza. Mam tutaj kilka nagrań takich, które działają w tym momencie. Dance, jak już wcześniej widzieliście, też taka odmiana utworów tanecznych, tylko może w szerszym spektrum niż utwory taneczne na PSL. A to rapsy. No, kategoria, którą jeden z kolegów w naszej branży wymyślił, bardzo mi się podoba, czyli wszelkiego typu patologiczne utwory, po które przychodzą na osiemnastkach. Wrzucam tutaj te nagrania, są, leżą sobie i czekają. Przychodzi pierwsza godzina, druga na osiemnastce. Odpalam, everybody jest szczęśliwi i tyle. Disco polo best, a dodatkowa kategoria, czyli jeżeli uważam, że coś jest disco polo i jest dobre, no to trafia tutaj, żebym nie musiał potem za dużo się męczyć ze szukaniem. Słodkości, a tu z pozdrowieniami dla starych kolegów z piwnicy braci M, gdzie właśnie jeszcze na początku 2000 roku graliśmy takie słodkości z lat 90. Tak mi zostało, takie utwory po prostu siala lala pod dziewczyny, pod dzieciaki, pod młodzież, które nie mają za dużo powera, nie są zbyt taneczne. No może są taneczne. Venga Boys czy Garcia trafiają właśnie tutaj. Też jest to dla mnie taka oddzielna szufladka. Dobrze. Peak time. Nie muszę tłumaczyć. Prime time, peak time, czyli najlepszy moment imprezy, największy power. Moment, w którym chcecie naprawdę ludzi tam powalić, żeby gacie wykręcali. Tutaj wrzućcie te utwory. Build up, czyli rozkręcanie imprezy. Build down, czyli takie przygaszanie. To już jest wasze odczucie. Co tu umieścicie, jakie utwory, które wam będą chciały pomóc. Mashup cover dla mnie to takie dosyć podobne kategorie. Wiadomo, mashup to jest jakaś wariacja na temat nagrania bez zgody autora. Cover no to już jest ze zgodą autora, ale szczególnie tego nie rozróżniam. Dobrze. Shit i nie lubię. Dwie kategorie, które wzajemnie się tak wykluczają. Nie wykluczają, tylko uzupełniają. Jeżeli są jakieś nagrania, których nie bardzo chcę grać, zaznaczam nie lubię. Tyle shit. Jak zaznaczam, wtedy całkowicie znika z list wyszukiwania. Nie zawracam, nie zajmuje mi miejsca na ekranie. Robert Bedros, pozdrawiam. Specjalna kategoria dla niego, gdyż bardzo dużo jego muzyki mam, gram i lubię. Skojarzenia do miksu, też kategoria troszkę starsza, której już nie używam, więc nie będę specjalnie tłumaczył. BPM Supreme, jako że jest to specjalna muzyka dla DJ-ów, też oznaczyłem specjalnie. Mix Party to moja stara kategoria, Super Hity moja stara kategoria. I na koniec już ostatnie, co mam, to podział, że troszeczkę w życiu czułem srebrną gwiazdę Polskiego Zawodowego Stowarzyszenia Tanecznego. Potrafię kilka rodzajów muzyki zróżnić i jeżeli pada mi w ucho, że dana muzyka to jest walc angielski czy też rumba, zaznaczam i kiedy przychodzi do mnie ktoś, mówi pana, my byśmy chcieli sobie zatańczyć foxtrota. Bardzo proszę, nie muszę wtedy myśleć nad jedynym foxtrotem, jakiego znam, tylko wchodzę w kategorię foxtrot, wyświetla mi się kilka nagrań, czy też samba, salsa, ciata i pytam się, która by im bardziej odpowiadała, bo po prostu włączę. To wszystko, jeżeli idzie o kategorie, na jakie można podzielić pory, na które ja podzieliłem. Jeżeli macie pomysły, jak to zrobić lepiej, więcej, czy też mniej, co byście pominęli, co byście usunęli, to jeszcze się wstrzymajcie z tym. W następnej części, w następnym odcinku będę mówił o inteligentnych playlistach, które w dużej mierze będą właśnie na tagach bazować. Wtedy zobaczycie taki sens, dlaczego warto tagi używać, dlaczego dają fajną wartość w trakcie imprezy i dlaczego tak bardzo ułatwiają życie. Dzisiaj wóz albo przewóz. Dwie rzeczy do zrobienia. Jedna, zaczynasz tagować utwory, chociaż te nowo dodane i jesteś kozak, zaczynasz się grać przyjemniej, zaczynasz się lepiej dobierać muzykę i tak jak w moim przypadku, zaczynasz grać ciekawiej, znajdować więcej fajnych hitów w tym czasie i praca staje się znacznie przyjemniejsza, albo zostawiasz wszystko tak jak jest, dzisiejszy odcinek traktujesz jako ciekawostkę. I tak naprawdę nie ma sensu, żebyś dalej cokolwiek na temat Rekordboxa oglądał. Polecam zrobić trzecią wersję, którą ja wybrałem, czyli
prawie wszystkie nagrania otagowałem, posprawdzałem. Dzięki temu mam fantastycznie przygotowane utwory, przeedytowane. Wszystkie prawie są z cue pointami opisanymi, gotowe do miksowania. Będę pokazywał w kolejnych odcinkach krok po kroku, jak to prowadzić. Na chwileczkę jeszcze zamknę tagi i powiem Wam o tej poszukiwarce. Właśnie, którzy z Was kojarzą, że w ten sposób wygląda Rootbox. Po wciśnięciu spacji zmienia się właśnie bardziej wyszukiwarkę muzyki i można tutaj coś niecoś poszukać. Dobrze. Podstawowa zaleta, jaką pokazałem, myślę, że nie zostawia wiele do omawiania. Wybieramy utwory peak time. Mamy, a gdzieś coś jest jeszcze zaznaczone. Szukać. Coś się tutaj zaznaczyło. End. No, on taki jest niestety, że sobie coś zapamięta, to już potem trzeba go odznaczyć. Ok, kwestia 07, trzeba. I Witek, muzyk ulicy, który w zeszły weekend nie zarządził. Dobrze, moje użycie gwiazdki, moje użycie tagów, mniej więcej widzieliście. Bardzo Was zachęcam do potestowania. Spróbujcie sobie ułożyć własne kategorie, wystarczy kilka i w te kategorie powrzucać utwory, a za tydzień, a może nawet jutro, zobaczę jak znajdę czas, staram się nagrać kolejny odcinek na temat Rekordboxa i w tym kolejnym odcinku pokażę Wam, jak robić inteligentne playlisty z wykorzystaniem tagów i nie tylko. Uważam, że będzie to najwięcej wnoszący odcinek do całego tego szkolenia, nazwijmy je szkolenia. Co jeszcze? Zapraszam Was także na inne szkolenia, jeżeli już muzykę ogarniacie, jeżeli już potraficie grać na imprezach całkiem nieźle, to postarajcie się o poszerzenie oferty i danie ludziom znacznie więcej niż tylko dobrze podana muzyka, bo w takich szkoleniach właśnie się specjalizuję, czyli szkolenia z prowadzenia imprez z kulturą. Zapraszamy na nową jakość rozrywki 8, która już we wrześniu rusza. Zatem do zobaczenia. Cześć. Piona w tę stronę. Trzymajcie się. Yo. A! Zostawcie lajka.